Zapraszamy Julię, żeby udzieliła nam wywiadu przy tej oto ściance. Najpierw czułam się taka mega szczęśliwa, ale jednocześnie też nie dowierzałam trochę, że jakby ta formacja, która się zaczęła we wrześniu, to już jest ten etap, że są te testy, że już dostaliśmy wyniki. Właśnie, to też taka wskazówka, że nie zawsze będzie słońce w Afryce. Takie jest wyobrażenie, że ojejku, jak tam jest super ciepło. Nie, my byliśmy w porze mokrej. Więc zdarzało się też, że było praktycznie cały dzień zachmurzone niebo i deszczowo. My byliśmy latem, czyli lipiec, sierpień, trochę września, więc trafiliśmy na porę deszczową i tam faktycznie o godzinie między 15 a 16 prawie codziennie padało. Jak już zaczynało padać, to wiedzieliśmy, że już się zbliża 16. Dlaczego chcę lecieć? Tak. Bo jakoś tak chyba od dziecka ten pomysł misji siedział we mnie. Zawsze chciałam pojechać na jakąś misję i gdzieś komuś pomagać. No i dowiedziałam się o Salezjanach i myślę, że to jest super taka okazja, żeby się sprawdzić w ogóle. Dlatego jadę na 2 miesiące najpierw, żeby zobaczyć, czy to jest dla mnie. No i się przekonać po prostu, więc bardzo chcę pojechać i pomóc tym ludziom tam na miejscu. Jeśli chodzi o samą placówkę, to wiadomo, wspomnień mam bardzo dużo cudnych, ale chyba najbardziej mnie ujął ze serce taki chłopiec malutki, który pojawił się dość późno na naszej placówce i pisałam też o nim właśnie na jednym ze swoich wpisów. Był taki bardzo wycofany i tak mi go było bardzo szkoda. I w którymś momencie się okazało, że... bo ja do niego mówiłam dużo i próbowałam robić jakieś podejścia, a on mi nigdy nie odpowiadał. I w ogóle jakoś nie reagował na żadne próby mojego kontaktu. I w którymś momencie się okazało, że jest po prostu głuchoniemy. To rzeczywiście. I to jakoś tak mnie mocno rozchwiało emocjonalnie, bo jak zrozumiałam, dlaczego takie właśnie brak reakcji był na moje zachowanie. I jakoś sobie tak go ukochałam dość mocno, że zawsze chciałam mieć go blisko. I jednym właśnie z takich najfajniejszych moich wspomnień, bo on rzadko wpadał na placówkę, ale jak już był, to zawsze leciał i wskakiwał mi się tak po nodze, się piał, wskakiwał mi na plecy i tak się mnie trzymał, jakby nosiłam jak plecak, więc cieszyło mnie to bardzo, że byłam w stanie z nim zbudować relację. Na misję, bo mam takie przeświadczenie, że chciałabym w życiu coś zrobić, żeby trochę zostawić tutaj jakby taki ślad po sobie. Jednocześnie szukam swojego powołania i myślę, że Pan Bóg mnie do tego zaprasza. Słyszę taki jakby głos w sercu i czuję, że to może być moje miejsce. No i będę po maturze, ona miała najdłuższe wakacje w życiu, więc chciałam je dobrze spożytkować i być może o krok bliżej do nieba z tym wszystkim. Do Afryki, ale konkretnie to gdzie będzie potrzeba.